Cześć, z tej strony Skylark. Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak streamować na YouTube z telefonu, a więc zaczynajmy. Po pierwsze, należy oczywiście na naszym telefonie znaleźć aplikację YouTube. Jeśli tej aplikacji nie masz zainstalowanej, link znajdziesz w opisie. Wystarczy przejść do sklepu Play, zainstalować tą aplikację i następnie ją uruchomić. Po uruchomieniu tej aplikacji zobaczymy mniej więcej taki oto obraz. No i teraz, tak, żeby streamować na żywo, po pierwsze należy zalogować się na nasze konto, na nasz kanał. Po zalogowaniu się, tutaj u góry mamy taką oto ikonkę kamery. Należy w nią kliknąć. No i po kliknięciu, jak widać, tutaj z prawej strony mamy ikonkę, która mówi Go Live, czyli na żywo. No i w tym momencie, jak klikniemy w tą ikonkę. Spyta się nas, czy zezwolić YouTube na robienie zdjęć i nagrywanie filmów. Jeśli chcemy iść live, chcemy rozpocząć transmisję na żywo, klikamy Zezwól. Następnie należy zezwolić na nagrywanie dźwięku. Ponownie musimy nadać odpowiednie uprawnienia, czyli klikamy Allow Access, czyli Zezwól. Potwierdzamy klikając Zezwól. No, i w momencie, jeśli nasz kanał spełnia odpowiednie wymagania potrzebne do tego, żeby streamować na żywo, uda nam się tą transmisję w tym momencie rozpocząć. Natomiast, jeśli nasz kanał jeszcze nie spełnia wymagań, dostaniemy informację, że nasz kanał nie może rozpocząć transmisji na żywo, ponieważ nie spełnia on wymagań. No i na dziś to było na tyle pamiętajcie żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i zostawić jakiś pozytywny komentarz. Dzięki i do usłyszenia.